Cześć, siemanko, Liczka z tej strony, Mister Adamo 15. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku od Siema! zera do farmera. Jest ze mną Brączek Cześć! I Bolek. Tak! Kurwa, ale dzisiaj pięknie. Joj, lecimy dalej z naszymi zabawami. Jak widzicie, case'y i klaskanie. I pukanie, czy tam obojętnie co. Siewy. Strusia. Po co nie strusia też może być. Ja skręcę, Andrzej. Więc ja się biorę za siew soi i za piękne dzwonienie w telefonie. Dwunastka czeka, a wy jak pewnie widzicie na kamerce, piękna nasza koszulka firmowa. Naprawdę polecam serdecznie, bo jest piękna. Mamy fajne ścieżki teraz. Do I mamy fajne ścieżki, ale... Bomba mi chyba wypierdoli zaraz. 3, 2, 1. Czy tak pika tutaj. Ale szczerze, Bolek, chyba koszulki są lepsze niż te ścieżki. Sorry. Tak, to mi się tak wydaje. Sorry, przepraszam. Wybacz. Ale naprawdę. Jednak, jak to się mówi, firmowe koszulki to firmowe koszulki. Aż chce się nagrywać z takim powerem, żeśmy weszli w ten odcinek i oby żeśmy tak samo wyszli z niego. Ile? 2316. Dobra, no to do dwójki. Ale poczekajcie, co muszę sprzedać, bo tu nie ma co to się rozdrabniać. 20 po 11 mogę skończyć. Gitara się ma. To fajnie, że mogę skończyć. Dobra, a teraz tak, będziemy ogólnie lukać, o co tutaj chodzi. Aha, ja nie mam podpisanego go na tym, na kierownicy. Ja też nie będę miał tego, bo musiał wyjść, szukać i w ogóle. Więc trochę będzie lipa, ale... Ale jak to trzeba będzie obliczyć? Ile ma nasz szerokości siewnik? Rozsiewasz. 9. 9. Rozsiewasz daje chyba 15 metrów. Czyli jeden przejazd Adam robisz bez tego, bez ścieżki, a drugi robisz ze ścieżką. Czyli serio? Wychodzi... Co drugi przejazd ze ścieżką? Tak, co drugi przejazd ze ścieżką. No, żeby nam się idealnie zgrywało chyba wszystko. Lepiej, żeby ten niż później mam dosiewać. Poczekaj, opryskiwacz no tak. Ma 15. No to tak. No to co drugi? Też ma. Ale rozsiewacz ma 24, no ale nie, to lepiej ten. Do pryskania zrobić. Ale w kukurydzy też się ścieżki robi. No gdzie, Andrzej? Andrzej! Kurwa, masz szerokie te, że ci się idealnie opony, jak masz cienkie, jak masz wąskie opony. To ci się idealnie, ja w życiu nie widziałem u nikogo, żebyś ktoś ścieżki robił stary w kukurydzy. Ty. Nawet ciemniki nie mają takiej opcji. Bomba wybuchnie. Tyt! To pika? Tyt! Jak masz podniesiony, to pika. Aha! To beka w sumie dodało kilka takich opcji. Nawet opuściłem, przestało. Półsiewnikiem można siać, tak? Też zajebista ludzie opcja. No dobra, to ja bym desel wieta co? Ja sobie może będę naokoło, będzie mi wygodniej. Naokoło robisz zwykły, a później przecież dajesz nie. Z tym, nie? Ogólnie, poczekaj, nie, lepiej raz przy razie, bo tam potem będzie trochę chujowo. Bo mi się może ścieżka zgrać w środku, co nie? No to raz przy razie lepiej rób. No, raz przy razie, nie? To nie. Ty, czekaj. To jeden jest tak. No, i co robimy, pod nawozy czy pod opryski? Właśnie, ty. No ale bo co? Lipa jest z tym, że opryskiwacz mamy na 15 metrów, a rozsiewacz mamy na 24. I wtedy aha. Na rozsiewacz, jeżeli byśmy się... No to nie, nawozy, to róbmy. Pod opryskiwacz rób. A nie pod nawozy, więcej robimy nawozów. No właśnie, może ty, obrysków, ej, w ogóle nie będziemy słuchaj, robić. To róbmy tak, kukurydzę będziemy pryskać, a będziemy nawozić pola. No to i wtedy nie co dwa przejazdy, tylko... No to się zdecydujcie, to co robimy? Robisz dwa, robisz Adaś wtedy ale to, dwa, czyli robimy pod opryskiwacz, tak? Nie, pola pod rozsiewacz, a pod opryskiwacz zrobimy kukurydzę, czyli tu dwa przejazdy czyli robisz całe. Dwa przejazdy robisz normalne, potem robisz jeden ze ścieżką, dwa tak, przejazdy całe, jeden ze ścieżką, dwa przejazdy całe, jeden ze ścieżką. Dobra, wolno ty, no bo teraz to wyszło trochę na spak tego, co Bolek powiedział. Nie, dobrze, tak samo wyszło. Teraz opuszczasz i robisz pełny, nie robisz ze ścieżką. No ale robimy tutaj pod rozsiewacz. No tak, 24 metry. Tak. A Bolek powiedział, że opryskiwacz 24 metry. Nie, no to... nie, 15 metrów mówiłem. No to gitara, czyli normalnie jedziemy. Tu dwa, tak, bo będziemy sobie kukurydzę pryskać, bo bardziej... No i o to mi chodziło pryskać. Właśnie, o to mi właśnie chodziło. A tu i tak mamy wąskie, więc i git. Pamiętaj, żeby poprzeczniak je zrobić, nie? Na ścieżkę. Jo, tak. Jo. To się ogarnie. Jak to będzie działać? Ciekawe, zaraz zobaczymy, bo akurat teraz będę miał... To jest 18... To będzie 18 i połowa z 9. No, 20 parę. No, no to dobrze, tam no. Kawałek na to nic się nie stanie. Jo, czyli teraz wjeżdżam, odpalam zaraz chudy. Czekajcie. Jestem ciekawy. A duży opryskiwacz, tak? Pewnie chcę sprawdzić. No, ale macie. Tak. Dobra, w razie co. Ale ten 36, ten 21. 28 ma większy opryskiwacz. No, także też by było spoko. Ale mamy kuna, nie? Wiecie o tym. Ten kuna jest 21. No, ten kuna jest zajebisty. Będziemy mogli, no ale tak gadaliśmy o tym, że będziemy mogli to zmienić, nie? Za jakiś czas.
Ej, on jest zarąbistą, ma 21 metrów. Powoli ludzie, bo ja będę musiał się trochę odsunąć teraz. Włączyć sobie to. I niby trochę ścieżki, by, trochę tak? By za mało było, 21 metrów. 18, czekaj, 18 na 9. 4,5. Ty, 20, pokazuje 20, mi ile obsiałem? Serio? Nie wiem, pokazuje mi 0,4 hektara. Tak, no to tak, to ci 7 hektara na godzinę mogę w tym momencie zrobić. Ja pierdolę, zajebista opcja, gdzieś to wyskakuje wszystko. W chudach. Dobra, idę dobra. Się zobaczyć. Odpalam i jadę. Chudy na razie... Chudy i są. Jest, ale są. Zajebista ścieżka. O, są. O ja, ty, na siódemkę mogę sobie włączyć ten. No. Jaka to jest beka. Chudy, no, gitara. Więc ludzie, te chudy zostaną z nami. To będzie jak tak, to, tak zwany taki komputer pokładowy. No. Więc ale nie będę usuwał. Ja obsiałem już 1 hektar. A mogę obsiać 9 hektarów na ja pół hektara niby teraz obsiałem, tak? Serio? Ten no. Kawałek to pół hektara? No ale stary, ty zobacz, że ten siewnik 9 metrów, nie? Moment, no tak, ale to byłby pół hektara ten. A który, ej, Adam, a który jest to, co obsiałem? To po lewej czy to po środku? Co? To po lewej czy to po środku jest? A które ci rośnie, to będziesz widział. No oba mi rosną. A to jedno ci pewnie rośnie na godzinę? Nie, właśnie nie, nie wiem, nie, dziwnie, bo pokazuje jakby w przybliżeniu i w oddaleniu. Dziwnie. Janek, pokaż. A, bo to jest w przybliżeniu, no. Weź mnie puść, chcę zobaczyć jak to wygląda. Szkoda, że nie mam tego podpisanego, bo teraz zobaczysz. Muszę ciągle odsuwać się. Mhm. Dobra. Nie no, ja cholera, nie? Mogę nawet sobie te dźwięki wyłączyć. Ty, Adaś, a czym to powiedz mi robisz? Jakim klawiszem na klawiaturze? Siódemką. Siódemką włączam no, chudy, a ósemką włączam dobra, ścieżki. Dobra, ósemkę mam git, bo ósemkę mam podpisaną jako obracanie kamery, czyli 16. No wiem, ja to samo mam. To będę no, się ja obracał na ja właśnie nie mam. Dobra, czyli teraz tak, dwa przejazdy siewów. Jedziemy kozioło. A serio, ścieżka jest już teraz? Tak, są. To wygląda. Ciekawe jak potem jak to urośnie, jak to będzie fajnie się komponowało, bo liczę, że to może być naprawdę zajebiste. I wtedy sobie wjeżdżamy, kurczę, z wąskimi nawet oponkami i to pięknie wygląda. Naprawdę, szacunek. Jak to poprzecznik na koniec robisz? Czy ja to nie wiem, czy jak ja będę siał, to nie wiem, czy nie robisz na początek. Tak samo robić, poprzecznik razem z tym, że idealnie będzie wychodzić. Taki kurwa literkę C jakby robić, nie? Nie, wtedy... ja pierwsze co będę siał, to będę robił poprzeczek i potem będę sobie jeździł już normalnie. No. Normalnie. Normalnie. Ale zajebiście, kurde, fajnie będę to wyszło. Ale to pikanie to rozwala system, ty. 300 tysięcy ludziska mamy. Czego? Pieniędzy. Kasy. Jo? To będzie tu ze 320, jak sprzedam. No to ty sobie... 100 bierzemy kredytu i kupujemy pole. No. To przecież jeszcze świnie. Ile mniej to pole wyszło? 410 kosztuje teraz. A kosztowało? 425 chyba. 15 tysięcy. 15 tysięcy, no to no na takich dużych polach to się opłaca to robić. Przez jedną misję by chlepnął i by kurna naprawdę. Kurwa, ale mnie coś gardło bierze od rana. Zaczynam. Dobra. Ja tu napędzam. Napędzaj. No połowę ci losu mam. Ja pierdolę, co jest? Jeszcze 60 mi zostało, idealna połowa. Polecam się. Na pierwszy odcinka się wyrobię. Mhm. Pik. A teraz będzie zabawy, ale wiesz co będzie fajne? Teraz jak będzie się chciał robić nawozy, bo nie trzeba będzie z góry patrzeć, nie? Na pola, czyli wysiewasz czy nie wysiewasz. Tylko ścieżkami teraz się będzie jeździć i gitara, nie? No. Bo one mają metr zakładu, więc nawet jak gdzieś tam lekko skręcisz czy coś, to i tak złapie. Okej, ja mam już prawie hektar zasiany, włączam ścieżki kolejne. Cyk. Ty, to teraz nawet wysiew fajny będzie można robić mniej więcej z testowaniem ja tego. Ja pierdolę, jak to wygląda, jak to bosko patrzy, no Jezus. Testowanie na przykład na innym polu, przypuśćmy, bekowo by było ziemniaki, a na drugim buraki. Wtedy równo, nie wiem, po 2 hektary na jednym, na drugim polu. I wiesz, wtedy mamy gitara, sprawdzamy ile plony, nie? No to ma 9 metrów, tak? Tak. Ten siewnik. 9, 9, 18 i 4,5, 22,5. Hektar w tym momencie. Czy pół pola to 2 hektary niby na polu to jest? Pozdro. Na którym polu? 12. No tak, 2 hektary to. No to 1,5 metra mamy. Tego, więc gitarka fajnie. Fajnie, lubię to. Ja ciekawe, czy to tak naprawdę działa z hektarami, ja zobaczę. No to działa na 100%. Aż jestem ciekawy, czy...
Ale nie, przecież nie mamy tych. To pole jest powiększone przecież. Tak, no, my nie wiemy o tym, dlatego teraz się przekonamy, ile pona mają, nie? A to jest beka, naprawdę zajebisty mod. Jo. A teraz muszę go wyłączyć. Sorry. Dzięki Felek za podesłanie, nie? No ja, dziękujemy, dziękujemy. Naprawdę, jest. Szacunek. Na dzielni. Prawdopodobnie Jojko też mi podsyłał, więc tam naprawdę trochę dużo osób podsyłało nam to. Tak, akurat. My gnojowicy znowu mamy, ja cię pikolę. Ale tak wyszło, że mieliśmy to testować na innej mapie, nie chcieliśmy to ryzykować, ale potem jednak przeszło to, że mówię, a jednak może tutaj zaryzykujemy. A troszeczkę się opłacało na tej serii tak to. Tak. Bo tym bardziej, że mówię, co sezon tu się gra. No nagramy realnie tutaj i to ciągle, tak ciągłością się, tutaj idzie, tak. Przydadzą się, przydadzą się, te ścieżki. Mówię, nie trzeba, będzie się chciał robić, mówię, te nawozy i opryski. Jak będziesz wiedział, że w ścieżkę sobie masz wjechać, to gitara. 8 hektara, kurwa, w godzinę robię. Cześć. Ja robię 9. 9 hektara, to też to ty ładnie tam zapierdzielasz. No, ale on jest szerszy tym. Nie. I szybciej jeździ chyba. Ja jestem szerszy, 9 metrów. On jest szerszy tylko w barach. Ile jeżdżę? 14, 15. A, no, a tam ty ile? Nie 10? Wiem. Pewnie 10, tam. 9 pewnie? No. Zaraz ci powiem. Dobra, ale idzie robota. To fajna robota. Ja tu zaraz będę miał machnięte. Jeszcze z 5 minut, z 10. Porywa. Ty, ja jadę 15-16. Ej, no. Pod górkę nawet. 14-13, no dobra. Pobrączek ma dłuższe pole. I ten. I mniej zawracania ma. Co? Jeszcze 12 to nie jest. Chyba nie. Takie samo jest nawet może być. A nie, może i no. No. Kurwa to chuj wity. Pojebane coś. Pojebane. Pojebane, bane, bane. A skąd ja wiedzieć, ile to pole miało hektarów przed kuchnem? Nie wiemy. Aha. To nasze na pewno nie, teraz nie zobaczymy. Teraz dzięki temu się dowiemy, bo przecież każde poszerzaliśmy. Jak kupujesz, to wiesz, ile ma hektarów. Możemy sobie teraz na kartce na przykład pospisywać każde pole, ile ma hektarów. Słuchaj, ile mamy hektarów, nie. Co nie? Wiecie, co zrobimy? Jak kupimy to nowe pole, spiszemy, ile ma hektara. I później przy poszerzeniu i przy siewie sprawdzimy, ile udało nam się poszerzyć takie pole. No. To będzie spoko sprawą. Jak do hektara uda się jakieś pole poszerzyć, to już jest naprawdę szacun. No ciekawe ty, powiem ci szczerze. Bo tylko jedynie co to nam pokazuje, ile mamy pola na początku kupujemy bez poszerzenia, to nie wiem, ile tu było. No i później jedynie byś musiał patrzeć przed wjazdem na pole i nikt inny by nie mógł robić w polu i patrzeć na areał, nie? Bo jest taka opcja, ile areału coś tam zrobiłeś, czy a no jo, coś jo, takiego, jo. Nie? Że ile zaorałeś, czy poczekaj, raz, dwa chyba są zrobione teraz, tak? Tak, to teraz włączam. Pyk. Kurwa, ta kamera będzie bekowa się tutaj. A nie pikaj, już opuszczam. Ja pierdolę, ale to jest zabawy teraz. Dość, że naprawdę fajnie. Bo muszę sobie podpisać to pod kierownicę, żeby ja też zaraz, nie odsuwać tego. Pójdę i to myknę. Ale równo, jak to pięknie wygląda. Boże, trzy ścieżki na polu. Bo chyba więcej to już się nie zmieści. No, tam na trzy się robiło. Albo czwartą będę musiał gdzieś tutaj pod koniec pierdolnąć. Tyle? Tylko tyle? No tam przecież szeroko rozsiewacz dawał, to moment zawsze się robiło te nawozy. Bosko, polecam się. Kurwa, ten najgorzej, że ten Sioz jest trzeci, tak się daleko jeździ, że to jest masakra. A ile tam masz jeszcze do końca? No, za 40 ton, zaraz sprawdzę dokładnie, bo jeszcze... 40 ton? Jeszcze za 40 ton będę miał, no. No to ty kurwa powiedziałeś, że będzie 320 tego, tysięcy. A ile jest? A już jest 320. A, no to nie, to będzie trochę więcej. To a ile daje? Kiedy pole kupujemy? No jak tylko będzie kasa, no to... Pływi. Może się uda bez kredytu, jak świnie jeszcze sprzedamy i wszystko. No, no bo jeszcze wełna będzie, nie? Trzeba doli, bo praktycznie by można było wełnę wywieźć. Bo już jest... O kurwa, ale... tak. Mama dać dokładnie jeszcze, a nie... 25 ton. Łe, no to ile to jest? 10 tysięcy. No to pomyliłeś się dych. Gitarą się. Ja mam zasiane. No to jak masz brączek zasiane, to bierz się za ogarnianie tych świnek. Nie, ja najpierw sobie wezmę gruber i mały siewnik. A, jedziesz to poprawić, no dobra, to tak się zajmie. To tak. U mnie się będzie najwyżej ogarniać te wywozy. Ja sobie trochę... No, od razu świnie wywoziłem, to sobie mogę ze dwa zestawy wyjechać. Czy ciekawe, tam jest coś takiego jak modem manual, ciekawe czy jest automatic, że samo mi to przełącza. Ale już teraz nie chcę kombinować.
Automano, że co trzeci przejazd pewnie, da się to ustawić jakoś. Tam do pole 7 ma 2,22 hektara. Tak? To ładnie. No. To ładnie, to jest większe od tego. Ja dam. Co tam? Czemu nie zrobiłeś ścieżki na poprzecinku? Proszę cię. Na takim polu? Chcesz A robić? Na jakim? Tutaj to mi się na pewno nie opłaca robić ścieżek. A chyba pierdolę, bo to ładnie bo mamy wyjazd z każdej strony. Więc my normalnie sobie wyjeżdżamy i wjeżdżamy w kolejną. Tak, tylko że... No nie no. Źle byś miał? Byś miał, jakbyś miał porobione ścieżki, to ty bez wyłączania cały czas byś zapieprzał, nie? Nie, chłopaki... Co? Wiecie, że kurwa źle policzyliśmy, nie? Czemu? Czemu? Ja pierdolę. Jak? No przecież mamy po... 12, po 12... 22,5 metra, no a przecież daje nam ten. Na pół strony, tak? Dobrze przecież, o co ci chodzi? Nie, zobacz. Nie. Patrzcie tutaj. Dobra, idziemy zobaczyć, co nas ekonomista... Ty, ale... Zobacz. Czekaj, co? Tu początek, nie? Mhm. To zobacz, siewnik będzie dawał dotąd, nie? Rozsiewać. Z tej czekaj. Strony. Do czekaj. Miedzy musi rozsiać, nie? No. Zobacz. No. Musi rozsiać aż do miedzy, tak? Aha. No to zobacz, aha, wtedy no tak. Symetrycznie z tej strony rozsieje aż do tej ścieżki. No tak. Ten, czyli tutaj trzeba, poczekaj, 24 metra. Nie, ma, to zjebaliśmy. No to zjebaliście, no. Tak. Czyli trzeba po drugim, trzeba jeden przejazd zrobić. No i tak, no to dobrze było. Czyli dobrze było na początku. A później robić co dwa. A później co dwa. Musi być jeden przejazd zawsze z początku i wtedy ścieżka. Jo. Mhm. Bo tak to wyjdzie nam tak, tutaj. Dobrze. Dobra, to se przejedziemy pomiędzy. Damy radę. Włączył to dzioba. Zasieje te ścieżki i w następnym polu się poprawi i tyle. Damy radę, zobaczymy. No jo, bo przecież. Tutaj, teraz ścieżkę rób. Jo. Rób teraz ścieżkę, mówię ci. Jo, wiem o tym. Ziom. Jo, bo to zapomnieliśmy podzielić, że tu jednie ten. Wiesz, no pierwszy raz ścieżki robimy, to też kurwa nie jesteśmy jakimiś fenomenami. No, czyli poczekaj, 12 metrów, 12 metrów to jest 1, czyli 9 i kawałek, 4,5, no. 9,4, o kurwa. To i tak ponad. To też i tak lekko nie wyjdzie. Dobrze by wychodzić, a nie, ani mniejszy siewnik też, kurde. Dobra, tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej będzie trochę z zakładu trzeba robić, ty, no. Przy tym drugim, żeby wiesz. A później to już będzie można robić normalnie. Tu na początku zrobić jakiś zakład i tyle. Dobra. Damy radę. Zaraz zobaczymy. Niedługo nawozy to ogarniemy to. Jo, bo przecież tu ten, na połowę rozsieje. I 12 metrów. 2 hektary mamy ponad troszeczkę tutaj. No my zapomnieliśmy, że z jednej i z drugiej strony przeszkoda w sypie, nie? No. Ale już mi się tam. No dobra się, człowiek to patrzy, ile mi się błędów nauczyliśmy na tej serii, więc teraz jeszcze nie zaszkodzi. Ja tam będę z Głębaszowo? Ty Głębaszowo. Głębaszowo? Tak. Dobra. Jedziemy ostatni przejazd. To weź sobie bronek tego, nie? Ależówkę wezmę. Tak, tylko fenda mi zostaw. Jakbyś miał JCB, ale... Dzięki. Potależuj, przyjemy no, to akurat. Ostatnie pole na odcinku. Nie, no mi pasuje, bo akurat tak myślałem, że to pole plus... Tamto małe i będę miał koniec odcinka. A ile masz minut już? W tym momencie mam około... Kurde, nie włączę ze stopera, trochę mam. Mówiłeś, ból, że 20... Ale mam około 12-17 minut, więc akurat. Raz, 20 parę. Może jeszcze wybierzesz te świnie z jednego. No, zobaczymy, jak się wyrobię, jak będę widział. No, będę miał 20 parę po 11, no to już trzeba kończyć, bo to wiem, że... To dobra, już jest ja koniec. Nie ma już nic. Dobra, wreszcie mogę wsiąść do kabiny. Kiszankę trzeba robić pierwszym, Sirosie, Max w drugim. Bo tutaj jest przejebane już. O nie, tu kurwa jakiegoś poprzeczniaka nie odjebałem. Jakiś mi tu brączek przekopał. Ten jak jedzie, jak byk z obciążnikiem z przodu. Fajnie, moja. Się tutaj bawisz, kolego, naprawdę. Tu miałem taki. Dobra, ostatnia łyżka. Pip. A nie zaraz. Okej. Składamy tego gościa. To niezły ty. Czyli dobrze, chłopaki, co my zrobiliśmy? Czy wiecie, jak to trzeba siać? Jak? Od między jeden przejazd zrobimy bez ścieżki. W
wtedy ścieżka. Tak, no i później dwie. No tak, bo po prostu skakaliśmy pierwszy. No. Tak, no to wiemy już teraz, Bronek. Bronek, po prostu skakaliśmy pierwszy ten, bo żeśmy zapomnieli, że to przecież na pół wtedy sypie, nie? Żeśmy kurwa policzyli całe. Fend. Tu jest fend. No, ważne, że się skapnęliśmy na początku, a nie później podczas siewu. Nawozu. Pod koniec. Nie no, podczas siewu nawozu. Też. Baby. Przecież podczas siewu nawozu to i tak wszystko dojdzie do ładu i składu, jak to ma wyglądać. Wtedy dopiero to ogarniemy. Silos paszowy. Dobra. Jest pusty. Ja pierdolę, ile żeś tam jeszcze wyciągnął? No. 13, 14 tysięcy żeś wyciągnął jeszcze. Jeszcze jadę teraz, to jeszcze wysypę, ale to jest 500 kilo tylko, więc. Ok, 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 spok, 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 spok. Dobra, i biorę się, ogarnę trochę te. Dobra, a ja jadę. Dobra, wreszcie beczkowy mam. Przychodzę do gazowni 200. Chcieliśmy zrobić akcję wyłóz na strych tego, niestety, kisionki, ale... Jak teraz na złość nie chciało w ogóle... Tak, jak na złość nie było w ogóle ceny, a nie chciało nam się znowu czekać, nie wiem, ile na to. Bo czas nagli. A pieniądze się przydadzą. Mamy 333 tysiące, więc w tym momencie naprawdę, jeżeli wywozimy 4... No, akurat brączek 44 tysiące będziemy mieli niecałe, tak? Ponad 40 tysięcy mamy za świnie, jak wywieziemy je. To będziemy mieli 70 parę tysięcy już. No to wełna. No, 370 tysięcy plus, jeżeli będzie wełna, no to mamy już. Bronek, nawet nie będziemy musieli wziąć kredytu. Bronek, ty na swoim odcinku wełnę sobie wywozisz. No. A i pole kupisz na koniec odcinka. Idealnie. Jo. A ja jadę. Jak pojechał! Ja jadę jak dzik. Jebany karakan mały. To niezły jebany karakan, kolego. Konkretnie obornik rozwalony tu widzę. No widzę właśnie, że to jest. Nie ma tutaj nic, żeby rozlać coś? Nie, ale tutaj to by tego tak na szybko walany, bo tutaj nie potrzeba go. Nie, ja tu resztkę tego bym rzucił. No, bo tu nie potrzeba go nawozić chyba, bo on był nawieziony. Nawieziony, no tak. No i gitara. Ta la 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 la. Aha, trochę wystaje, okej. Okay. Gitara. Dobra, słomę trzeba im wsypać. A sialiście kiedyś na wstecznym? Nie. O kurwa, to nie rotacyjna, ty. Aż tak się bawisz, kolego? No. To fajnie tam się bawić, widzę. Fajnie ten JCB wygląda się... Ale zajebiście się głęboszuje w środku. Ej, mordy! A my przecież kukurydzy nie wywieźli. Drugiego zestawu. No nie. Ziarna. No to ja sobie wiozę na odcinku. Okej, sorry. Dobra, to już mam cały odcinek opanowany, ja cię kręcę. Zobacz taki wariat. To jeszcze Brączek będzie miał siewy w swoim. No ale to on akurat będzie se te. On sobie ogarnie owce, kupi pole, a my sobie będziemy w tle akurat robić ładnie. W tle. To pole niby takie małe, ale jednak więcej zawracania niż tego roboty. No ale zawsze dobre to pole, mimo wszystko. Zawsze to jakieś hektary. Zawsze tu ile? 5 ton. Ciekawe, ile tu jest hektara, ty. Ty. Właśnie. Tu zawsze ile to, parę ile ton. Tu było mordy? 4 5 tony. Ton, czy 2? Nie, 4 chyba. 4? A. 4 mi się zdaje. No to kurwa, to zawsze na drodze nie leży, ty. Jo. Nie, ale ciekawe, ile tu jest. No. Areał. Jak będziemy siać, będziemy widzieć. To będzie beka. No dokładnie. Bo nawet małym siewniczkiem, czy się dużym wpadnie. Tak, no tutaj to tam wiesz. No akurat jak się przejedzie, przyjeżdżaj na ten Brączek, jak ładnie zapier... Brączek, co ty jesteś? A, bo ty przyjechałeś obciążnik. Robić te. No obciążnikiem z przodu. Brączek ogarnia ładnie, gitarka. Dajemy radę. Brączek, jak się tym zajmujesz, może będziesz ogarniał to na tym jeszcze u mnie. Jasno. Tylko najpierw będziesz ten... później jak coś, nie? To wjedziesz i zaczniesz mi talerzować ósemkę, dobra? Bo bym chciał posiać kukurydzą, ja jeszcze dobra, na koniec. Na początku sobie ten, zawiozę pięknie. Ze dwie pary świń. Bośko. Zawiozę świnie i później przyjadę z jedno pole, będę chciał zasiać tym, przetestować właśnie nasz ten siewnik. Mhm. I na koniec przyjechać zasiać ten, kukurydzę. Myślę, że powinno się w miarę trochę udać zrobić. Trochę. Dobra. Jak to jest? Bada na wstecku, jak daję. Czekaj. To fajnie. Kurwa, wydajność owiec 0. Ej, mamy 50 owiec, ty. Wydajność owiec 9%, pozdro. Dobra, co my mamy? Czystość jest git, woda prawie pełne, kukurydza. O ja pierdo. To tam jest 20 ton.
Ty, chyba że sprzedać dopiero jednak, a nie! Tak! Nie. Sprzedaj, no bo co ty, źle tam kukurydzy pójdzie? 20 parę ton. Chociaż, no, to na razie 30 nie. Coś wyjdzie, jak jest 15, jest 1 trzecia gdzieś? Serio? No, masakra. Ja pierdolę. No, nie, dobra, to... Wpiełdzielają jak bolek obiad. Dobra. Aha, fastraka nie ma. Dobra, to prączek mi zostawić tu fastraka, a ja... Nie, ale dalej robić. Jest dalej? Tak. Kurwa, bo ja fastrakiem chcę teraz zawieść te. No przecież może zawieść obojętnie czym, no to bez przesady. Dawniej się jeździło. Nie ci ładowarką. No ja pierdolę. No to też chyba lepiej tym. Case'em. Albo nie Holandem. Dobra, to coś ogarnę. Ten wariat. Wozi ten siewnik na przodzie. Dobra, no chuj, lecę sobie po case'a. Normalnie fajnie wygląda. Przyprowadzę case'a z siewnikiem tutaj. Dobła. I później od razu poradę się. Czekaj, co ja mam do siewi, co ja mam do zasiania? Nie wiem. Kolego mój przesympatyczny. 11 jest zasiana kukurydzą, tu jest zasiana 38, dobra, tu koło domu pola są do siewu. Ronek, ty siałeś, aha, dobra, to nowe zasiane. To nowe? Słonecznik ja se miałem siać. Dobra. To gitara, to ja se małe pole obsieję case'em z tym, dobra, git. Wszystko tak miałem w miarę po... Ej, my nie mamy do siewu, ja pierdolę. Ładnie nam poszło. Nie no, przy ile mamy jeszcze? Trzy pola? Siewu? Raz, co? Dwa, trzy, cztery. Pięć. A nie, koło domu ktoś tu zasiał już. A to ty, Adaś, obsiałeś. A no i faktycznie. Mało, cool. Tom, 15 już obsiana widzę jest. Chyba te. Te. 15 no to po poprzednim odcinku. Nie, tak to mamy na luzie już teraz. Lepiej, bo to kurwa wyglądało jak z pół dupy za krzaka ten poprzeczniak tutaj. Dobra, i tak któryś będzie później musiał przyjechać ten mordy po tego. Po zostawić jakiejś maszyny, to wtedy któryś weźmie i z gospodarstwa zabierze to dla świń. Bo ja tak pojadę, odwiozę dwa zestawy świń na odcinku. O kurwa, ale lagów dostałem dziwnych, ja jebie. Laga miałeś. Nie mogłem wejść do ciągnika, ty. Łopanie, to niezłego laga tam kolega żeś dorwał. Dobra. Wlazł w ziemię, dobra. No i tak akurat będzie. Fajnie się cieszę, bo uda mi się akurat odcinek tak jak sobie wyplanowałem. Będziemy kończyć za parę minut, tylko zjadę na pole. Przepraszam, zjadę z pola, na farm. Dobra, dobra. I gitara. Ale fajnie, nie no, naprawdę ten... Ten głęboż na takie właśnie pola to się kurna nadaje. No jeszcze z tym Fendem to on się tak współgra, że nie spodziewałbym się tego. Okej. Dobra. Cofniemy się, cofniemy się. Dobra, jadę sobie po ten roślinek. Bo ile ci dronek zostało? No trochę zrobić. Aha, dobra, nie, no to jest pojadę kajsem zabić. On też nie jedzie wolno. 53 na godzinę. Jo. Tamten pojechał bokiem. A ja jadę przez las. Przez las najlepiej się jeździ. Kurwa, jaki traban teraz jechał. Tarpan? No ten... W ogóle Adaś, możesz dziewiątkę włączyć? Czyli? Na chwilę? Mapę? No. Dobra, i patrz się na prawą stronę, górną prawą stronę, nie? I słuchaj, się na Facebooku widziałem zdjęcie, nie? Ktoś tam wrzucił, nie, już nie pamiętam u kogo, nie pamiętam jak się nazywał. Pole numer 13, 9, 5, 4 i 3 połączył w jedno wielkie. Wiesz jak to przekurwiście wyglądało? Ile? 13, 9, 5, 4 i 3 połączył w jedno i pomiędzy 4 a 3 jest dom. To fajnie tak to wiesz, oborał i to i taka jakby opuszczony gdzieś został, nie? Na środku. Serio? No przezajebiście to wyglądało. Ile tam jest hektarów? No chuj. Ale sama poczekaj, to zaraz ci powiem ile jest hektarów. Zaraz to obliczymy, czekaj ta. A teraz jeszcze doliczając, że dojdzie paręnaście hektarów z samej orki, nie? Dobra, to mamy tak. Weź licza dać. 1,4 hektara. To niezłe 1,4. 1,4 i 3 i 2, o to 1,4. 4,6. 4,6. O kurwa, teraz piątka. 12 hektarów. 16,6. Okej.
14 i 6. 16. I poczekaj, tu będzie 2 i 8. 18, 19 i 4. 19 i 4, a tu jest 2 i 3. 21 i 7. No to 20. 2 hektary prawie. Szczerze, 20. 5 hektarów połączył. 25 hektarów no. Może tu wyjść, bo tu jest chuj połączania. Chyba dobrze obliczyłem. Moja matematyka w głowie zawsze no, ale... brylowała, ale. Ja dawno nie liczyłem, więc. Myślę, że będzie gitara siema. Tym oto matematycznym akcentem, że tak powiem, kończymy ten odcinek. Dosłownie. To był bardzo matematyczny akcent, Brączusiu. Liczę, że wam się spodobało. Zapraszam serdecznie do chłopaków, jak i do Brączka na godzinny, bo wczoraj był godzinny, prawdopodobnie. A na kolejny zapraszam właśnie do Bolusia, więc zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć.